Witam w kolejnym odcinku Szczytomaniaka. Dzisiejsza góra to dobry pomysł na jednodniowy wypad w góry. Z Krakowa do Jurkowa, skąd zaczynamy szlak, jest 1 godzina drogi, także bardzo blisko. Jeśli mamy wolne przedpołudnie albo popołudnie, to można spokojnie sobie wyskoczyć. Trasa na górę według szlaku zajmuje 2 godziny. Zobaczymy, ile nam to zajmie. Na szczycie jest bardzo ładna polana, także zobaczymy, jak wygląda cały szlak na Ćwilin. Zapraszam do oglądania. Po 40 minutach doszliśmy do jakiegoś dużego rozdroża. Patrzcie, 3 i 4 odgałęzienia. Nasz szlak idzie do góry i lekko w prawo. Wpadliśmy na szczyt Ćwilina, 1072 metry. Na szczycie jest dość mocno wietrznie. Wyszliśmy 9.45, jest 11.15, także całość zajęła nam 1,5 godziny. Według szlaku powinniśmy iść godzinę 50, także troszkę szybciej poszliśmy. Ale tempa nie mieliśmy jakiegoś wybitnego. Jak widzicie, na szczycie są ławeczki ze stołami dla turystów. W oddali widać bardzo ładnie Babią Górę, już cała we śniegu, Tatry Zachodnie oraz lekko za mgłą Tatry Wysokie. Nazwa góry wzięła się już w XV wieku, kiedy to osadnicy niemieccy mówili na nią Zwilling i później już się to przyjęło. Zwilling oznacza bliźniak. Góra ta była nazywana bliźniakiem Śnieżnicy, która stoi naprzeciwko nas. Za doliną od razu widać Śnieżnicę, gdzie jest stok narciarski, schronisko na Śnieżnicy. I po prostu od słowa Zwilling wzięła się nazwa
Ćwilin. Tak już się przyjęło i do tej pory funkcjonuje. Podobno to właśnie na tej polanie profesor Kazimierz Sosnowski, pochodzący z Niepołomic, wymyślił nazwę dla całego pasma Beskid Wyspowy. Polana Michurowa jest jedną z największych polan w całym Beskidzie Wyspowym. Na szczycie jest bardzo wietrznie, także muszę nagrać niestety podsumowanie teraz. Atrakcyjność, no więc tak, ze szczytu jest bardzo ładny widok, także spokojnie myślę, że można dać 2,5 gwiazdki. Technika i ekspozycja oczywiście na zero, cały czas ścieżka wiedzie lasem, nie ma dużych przewyższeń, także nie ma żadnych trudności pod kątem ekspozycji i techniki. Jeśli chodzi o wytrzymałość, to całość zajęła nam 2,5 godziny, także myślę, że to jest dość luźna trasa. Bez żadnych większych trudności, przewyższenie wynosi około 500 metrów, także to też nie jest dużo. Także myślę, że spokojnie 1,5 gwiazdki można dać za wytrzymałość. I do zobaczenia następnym razem. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania i komentowania. Zeszliśmy o 12.40, zaczęliśmy o 11.40 schodzenie, także całość zejścia zajęła nam godzinę. Polecam, jeśli ktoś wybiera się do Jurkowa samochodem, polecam zostawienie samochodu przy parkingu koło kościoła.